Tatsumi pragnie, by z jego wioski zniknęły głód i ubóstwo. W celu zdobycia pieniędzy chce zaciągnąć się do wojska w stolicy Imperium. Gdy dociera do miasta, wszystko wydaje się być cudowne. Roześmiani ludzie w kosztownych strojach, silni żołnierze pilnujący ich bezpieczeństwa i cycata siostrzyczka, która podstępem okrada go ze wszystkich oszczędności. Na szczęście Tatsumi spotka inną dziewczynę, której dobroć zdaje się nie mieć granic, nawet dla nieznajomych. Wkrótce nasz bohater dowiaduje się o grupie asasynów, która pod osłoną nocy zabija obywateli miasta. Przez to nazwano ich Night Raid, co znaczy nocny napad. Kilka godzin później, po zapadnięciu zmroku, Tatsumi ma spotkanie twarzą w twarz z ową grupą. Co do Akamega Kill, to sytuacja jest dziwna, ponieważ zostały jakieś 3 tygodnie, czy 2,5, dobra, nieważne. Zostało tak mało czasu do premiery, a twórcy nie dostarczają nam praktycznie żadnych informacji. Mamy fabułę, owszem, zapowiada się wręcz obiecująco. Motyw zabójców jest jednym z moich ulubionych, dlatego mam nadzieję, że twórcy, że anime będzie naprawdę w wysokim poziomie. Mamy tutaj dwie PV-ki, jednak one pokazują za mało. Są one strasznie biedne, jakieś tam przedstawienie postaci, moim zdaniem nie wnosi to zbyt wiele. Z tego co słyszałem, manga jest świetna. Dlatego tym bardziej, mając tak małą ilość informacji, mam nadzieję, że to anime będzie świetne, że twórcy postarają się, a nie tak jak w przypadku Akame no Riddle, ta seria będzie zepsuta. Więc mam wielką nadzieję, że jednak ta ekscytacja fanów, którzy czytają mangę, jest nie bezpodstawna. Yoshioko Futaba ma kilka powodów, żeby zresetować swój wizerunek i życie w liceum. Ponieważ w gimnazjum była uroczą nastolatką, damska część jej znajomych odsunęła się od niej. A z powodu nieporozumienia popsuły się jej relacje z chłopakiem, który jej się podobał, Tanaką. Teraz w liceum Futaba zachowuje się jak najmniej kobieco, żeby koleżanki nie zaczęły być o nią zazdrosne. Któregoś dnia spotka nagle Tanakę, teraz pod innym nazwiskiem, Mabuchi Ko. Mówi jej, że kilka lat temu czuł do niej to samo, co ona do niego, ale teraz nic już nie będzie takie samo. Czy Futaba dalej będzie go kochać? Co do Aharu, to czytam mangę, podoba mi się. Dlatego tym bardziej pomyślałem sobie, że warto byłoby, aby to anime trafiło na moją listę. Ponieważ jestem ciekawy, jak przeniosą tę historię na ekran. Czy tę przyjemność, którą czerpałem z czytania tej mangi, czy odczuję ją również w postaci anime. Głos postaci, muzyka, historia naprawdę przyjemna. Myślę, że mogę ją wam polecić. Fajny romansik, lekki. Jako karę za uderzenie słynnego kaligrafa, młody, przystojny kaligraf Handa Seishu zostaje wygnany na małą wyspę. Jako ktoś, kto nigdy nie mieszkał poza miastem, Handa musi się dostosować do swoich nowych sąsiadów. Ludzi, którzy podróżują na traktorze, niechcianych gości, którzy nie mają w zwyczaju używać drzwi frontowych, irytujących dzieci, które z jego domu robią plac zabaw, itd., itd. Czy ten mieszczuch poradzi sobie z szalonymi trudnościami? Będziecie mogli się tego dowiedzieć, oglądając tę zwariowaną komedię pełną niewinności i śmiechu. Barakamon, przynajmniej w moim odczuciu, może być fajnym, lekkim i przyjemnym anime. Chociaż główny motyw kojarzy mi się z tym Silver Spoon, to mi to nie przeszkadza. Ponieważ za Silver Spoon się nie wziąłem, bo nie podpasowała mi fabuła. Chodzi mi o ten motyw mieszczucha, który trafia w inne środowisko i ciężko jest mu się przystosować. Dodatkowo mamy tutaj okruchy życia, więc może się będziemy mogli spodziewać, że to anime będzie miało jakiś głębszy przekaz. No zobaczymy. W 1972 roku brama wymiarowa została odkryta na powierzchni Marsa, ale po tym ludzkość weszła w konflikt z istotami z tej planety, prowadząc tym samym do wojny. Mimo iż na temat samej fabuły nie wiemy zbyt wiele, nawet znalezienie tych paru informacji, które wam przeczytałem, wymagało ode mnie większego wysiłku. Ale PVK jest dość obfita w materiał, widzimy na niej dość sporo rzeczy i muszę powiedzieć, że choć mechy nie są moim ulubionym gatunkiem oczywiście, to mimo wszystko po obejrzeniu PVK mam naprawdę pozytywne odczucia. Sądzę, że będzie to dość niezłe anime, dość niezłe mecha. No tak, polskie czarodziejki z Księżyca. Istny klasyk. Pierwowzór oglądałem naprawdę bardzo dawno temu i kompletnie nic nie pamiętam. Dlatego tym bardziej i z tym większą ochotą chcę się wziąć za to anime. Mam nadzieję, że to przywrócenie klasyki do życia uda się twórcom i będę mógł poczuć ten stary klimat. Akcja toczy się w przyszłości, gdzie gra Rime, wirtualna bijatyka jest niezwykle popularna, a ludzie posiadają All Mates, wygodne komputery posiadające sztuczną inteligencję.
Oba prowadzi zwyczajne życie, pracując w sklepie z tandetą, mieszkając z babcią na wyspie Midorijima. W przeciwieństwie do znajomych nie bierze udziału w Rime, ani też nie należy do gangu. Jednak kiedy szerzy się plotka o tym, że ludzie znikają, Aoba czuje potrzebę rozwiązania zagadek wyspy, aby znów móc wieść spokojne życie. Anime, za które odpowiada studio Nitropus, czyli studio, które współtworzyło Steins Gate. Ale czemu nie jestem podjarany? Ponieważ PVK mnie, szczerze mówiąc, nie zachęciła. Fabuła już tak, jak najbardziej. Aczkolwiek może być lekko odstraszające to, że w tym anime, na pierwszy rzut oka przynajmniej, nie widać ani jednej żeńskiej bohaterki. Niektórzy nie lubią, kiedy główną obsadę stanowią postacie męskie. Mnie to nie przeszkadza, szczerze mówiąc, ponieważ fabuła mi podpasowała. Sakura Chiyo chce wyznać uczucia swojemu wybrankowi, Nozakiemu, ale ten przez przypadek myli ją ze swoją fanką, niezdolna do powiedzenia mu tego, co czuje, co się stanie, gdy on zaprosi ją do swojego domu. Na temat tego anime wiemy mało. PVK również niezbyt wiele pokazuje, jedynie przy swojej postaci jakieś tam parę kadrów z anime. Jest to za mało moim zdaniem. Ale jednak kreuje się ta seria na lekką i przyjemną w moich oczach, dlatego postanowiłem się za to wziąć. Może być to fajny romans, jednocześnie komedia, zobaczymy. Fabuła tego anime kręci się wokół Touko Fukami, która urodziła się i dorastała w małym mieście w prefekturze Fukui. Chce zostać wybitną dmuchaczką szkła, jednakże historia kładzie specjalny nacisk na Kakeru Okikurę. Przenosi się do szkoły w mieście Touko podczas letniej szkoły. Glasslip będzie skupiało się na relacji Touko i Kakeru od momentu, kiedy po raz pierwszy się spotkali. Po raz pierwszy spotykam się z okruchami życia, w których główna postać chce zostać dmuchaczką szkła. Zdziwiłem się, ale oczywiście działa to na plus, bo to anime jest przez to oryginalniejsze. Ciekawy motyw. I cała ta otoczka bardzo mi przypomina te z Nagi no Asukara. Graficznie jest bardzo podobne. Nie przeszkadza mi to, ponieważ przy Nagi no Asukara bawiłem się świetnie. Zakończenie było średnie, ale o nim powiem innym razem. Ogólnie seria pod względem graficznym i fabularnym zapowiada się na dosyć przyjemną. PVK również jest dosyć zachęcająca moim zdaniem, więc jak najbardziej na plus. Drugi sezon Hamatory. Dlaczego trafił na moją listę? Ponieważ pierwszy skończył się strasznym mindfuckiem. I wszyscy się zdziwili, że twórcy skończyli pierwszą serię w tak dziwnym momencie. Tym bardziej jestem ciekawy, co się stanie dalej, dlatego Hamatora, drugi sezon, trafia na moją listę. Urushiba Rinka była zwyczajną licealistką, pomijając to, że biedniejszą niż inni, a jej jedyną rodzinę stanowił ojciec. Pewnego dnia zobaczyła latającego pingwina i inne ryby, również snujące się po niebie. Myślała, że to tylko jej wyobraźnia płata figle, jednak chłopak, którego spotkała, również jej widział. I co gorsza, stwierdził, że wywołały u niektórych ukryte nadprzyrodzone moce, a tych ludzi nazwał Esperami. Do premiery Tokyo SP zostało mało czasu i niestety pod względem materiałów jest kiepsko. Mamy ich bardzo mało. Te, które się pojawiły odnośnie fabuły czy też wyglądu bohaterów, no to trochę za mało. Fajnie byłoby, jakbyśmy mieli ich więcej. Jednak fabuła mnie zaciekawiła. Co do bohaterów, na stronie internetowej możemy zobaczyć ich całą masę, więc pod tym względem Tokyo SP, pod względem ilości bohaterów, będzie dość rozbudowane. Więc w sumie to na plus. Mam nadzieję, że ci bohaterowie nie będą jedynie tłem wypełniającym, że będą to marionetki, które nie będą miały nic do powiedzenia. Jest to anime akcji, więc mam nadzieję, że po pierwsze, bohaterowie będą mogli jakoś zaistnieć w tych wydarzeniach, będą mogli wnieść coś do fabuły. Po drugie, mam nadzieję, że ta akcja będzie naprawdę na dobrym poziomie. Co prawda nie mamy żadnych materiałów, co by mogły sugerować, czy faktycznie ta akcja będzie, no, czy mamy na co czekać, czy jest czego oczekiwać. Jednak fabuła mnie zaciekawiła, więc postanowiłem, że to anime trafia na moją listę. SAO 2, czyli kontynuacja anime, które w ostatnich latach wzbudziło wiele dyskusji. Jedni je pokochali, drudzy uważają je za gniot, jeszcze inni uważają je za średniaka itd. itd. Ten sequel trafił na moją listę z jednego powodu. Jestem ciekaw, czy sequel okaże się lepszy, czy też gorszy od pierwszej serii, która moim skromnym zdaniem była słaba. Pomysł z pistoletami, ze strzelaniną, ogólnie strzelanką, wydaje mi się dość kiepski. Jednak poczekam ostatecznie do pierwszego odcinka, żeby móc wyrazić jako taką pierwszą opinię na jego temat. Na temat tego anime, czy jednak pistolety sprawdzają się w pierwszym odcinku, czy mam dobre wrażenia, czy też nie? No zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję tylko, że okaże się lepszy od jedynki. Policja bada serię dziwnych morderstw w Tokio.
Analiza zebranych dowodów rodzi podejrzenie, że sprawcami zbrodni są żywiące się ludzkim mięsem kule. Dwaj studenci, Kaneki i Hide, sądzą, że potwory mogą udawać ludzi i właśnie dlatego są nieuchwytne. Nawet nie przypuszczają, jak szybko przyjdzie im zweryfikować trafność tej teorii. Tokyo Ghoul sprawia wrażenie mrocznego, ociekającego krwią anime. Mam wielką nadzieję, że ten klimat, który wyczułem w PVC, utrzyma się w anime, że ta otoczka grozy, tajemniczości, no nie jest jedynie taką zwykłą otoczką, która ma zachęcić, abyśmy oglądali to anime. Bardzo mi się spodobała fabuła. Mam wielką nadzieję, że twórcy dadzą nam prawdziwy seinen z krwi i kości, seinen w pełnym tego słowa znaczeniu. W alternatywnej wersji teraźniejszości Tokio zostało zdziesiątkowane z powodu szokującego ataku terrorystycznego. A jedyną wskazówką, żeby odkryć, kto jest sprawcą, jest dziwne nagranie umieszczone w internecie. Policja zaskoczona tą tajemniczą wskazówką jest bezsilna wobec paranoi, która rozprzestrzenia się wśród ludzi. W czasie, gdy świat poszukuje genialnego przestępcy, dwójka tajemniczych dzieci, które nie powinny nawet istnieć, po mistrzowsku realizują swój potworny plan. Zmuszone nosić imiona 9 i 12, łączą swoje siły, tworząc Sphinx, tajną jednostkę, która ma obudzić ludzi z ich snu i tym samym rozbudzić świat. No tak, Zankyo no Terror, czyli anime najbardziej wyczekiwane przeze mnie w tym sezonie. Twórca Watanabe, co ciekawe, data premiery została ukazana 2 dni temu. Chyba jest 14? 14, dokładnie. 2 dni temu okazało się, że to anime będzie miało premierę 10 lipca. Z czego się naprawdę bardzo cieszę. Pojawiła się też PV-ka, która pokazała nam tę datę. Kiedy ja ją zobaczyłem, to byłem całkowicie zniszczony. To anime prawdopodobnie będzie pogromcą wszystkich. Mam taką wielką nadzieję, że się nie zawiodę, bo moje oczekiwania względem tego anime są naprawdę niesamowicie wysokie. Zankyo Terror, oto są Watanabe, PV-ka miażdży, wgniotła mnie w siebie całkowicie. Zobaczymy, jak to będzie. Jestem naprawdę bardzo dobrej myśli. Klimat jest naprawdę niesamowity. Z tego musi wyjść coś pięknego. Nie ma innej opcji. Okej, to tyle. Mówił dla was Słomiany. Dzięki za oglądanie. Na razie.